Dzień dobry, dziękuję Sławku za nominację w tej świetnej akcji. Wiem, że trochę czekałem z odpowiedzią, ale już dzisiaj znalazłem chwilę i czytam. Chciałem przeczytać dwa krótkie fragmenty z książki Moskwa Pietuszki Wenedikta Jerofiejewa i nominować kolejne osoby do czytania. Otóż wyobrażacie sobie na przykład, jednego dnia od rana do wieczora pijecie wyłącznie czystą wódkę i nic więcej. Na drugi dzień wyłącznie czerwone wino. Pierwszego dnia koło północy stajecie się niemal opętani. Jesteście tak rozpłomienieni, że dziewczyny mogą skakać przez was jak przez ogień w noc świętojańską. I jasne, do czego się doskaczą, jeżeli od rana do nocy będziecie pili wyłącznie czystą wódkę. A jeżeli od rana do nocy piliście tylko wzmacniane czerwone wino, to dziewczyny nawet skakać przez was nie będą chciały w noc świętojańską. Albo odwrotnie. Dziewczyna sobie usiądzie, a wy przez nią nie będziecie mogli przeskoczyć, nie mówiąc o czymś więcej. Oczywiście w wypadku, jeśli od rana do nocy będziecie pili tylko czerwone wino. Pili na umór. Wszyscy uczciwi ludzie Rosji. A dlaczego pili? Z rozpaczy. Pili dlatego, że byli uczciwi, dlatego, że nie byli w stanie ulżyć doli ludu. Lud zdychał w nędzy i ciemnocie. Poczytaj pan Dmitra Pisarjewa. Tak właśnie pisze. Lud nie może sobie pozwolić na wołowinę, ale wódka jest tańsza od wołowiny. I dlatego rosyjski chłop pije. Z biedy pije. Na książkę nie może sobie pozwolić, dlatego że na targu nie znajdziesz ani Gogola, ani Bielińskiego. Lecz jedynie wódkę i monopolową, i bimber. I na miejscu, i na wynos. Dlatego pije. Pije z powodu swej ciemnoty. No i jak tu nie rozpaczyć, jak nie pisać o chłopie, jak go nie ratować i jak samemu nie spić się z rozpaczy. Socjaldemokrata pisze i pije kiedy pisze, a chłop nie czyta i pije. Pije i nie czyta. Dziękuję. O tych ciekawych fragmentach chciałem do dalszego czytania nominować Agatę Milczarek z TVP Gdańsk, Magdę Kropidłowską z Radia Gdańsk i Monikę Gawędę z Dziennika Bałtyckiego. Dziękuję uprzejmie.